Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry God of War Ragnarok. Zostawiliśmy Sindriego na dole w jego warsztacie, jak widzicie sprząta tam sobie, a my wyruszamy Atreusem w jego samodzielną wyprawę w poszukiwaniu Frey. Schowam go pod koszulą. Ten grot motywuje mnie, żeby być lepszym. Motywuje cię narzędzie zbrodni? Serio? Czuję się z nim odważniejszy. Czy jest w tym coś złego? Owszem, jest. Jeśli łudzisz się przez to, że nakłonisz do czegokolwiek Freję. Muszę spróbować. No właśnie. Raczej Freja na widok tego grotu nie będzie chciała z nami współpracować. W końcu zabiliśmy jego syna. Jej syna. Tym grotem. Byle do przodu. Tutaj możemy rozwalać te skrzynie i zbierać od razu srebro. Jesteś pewien, że to dobry pomysł? Nie masz żadnego planu! Brok twierdzi, że niektórym służy chaos. Myślę, że coś w tym jest. Ale jak to się ma do naszej sytuacji? To sprawa życia i śmierci. A to Ragnarok! Nie możemy stać bezczynnie, a nie mamy innych opcji. Nie mamy? Co powiesz na opcję przeżyć? No, myślę, że to, co robimy, to jednak jest ta opcja przeżyć. To co? Którędy do rady? Jeśli będę się wspinał coraz wyżej i szedł przed siebie, to w końcu tam dotrę. No chyba, jeżeli to jest w ogóle w tym miejscu. Ale musi tak raczej być, skoro tak mówisz sam do siebie. Ej, tam jest potwór. Szybko wykończmy go. No dziwnie tak się gra teraz samemu, bo Kratosem zawsze chodziliśmy z kimś. Zawsze ten Atreus nam towarzyszył, czy tam nawet Mimir u pasa. A teraz jak jesteśmy sami tym Atreusem, całkiem inne doświadczenie. No i właśnie wykorzystałem umiejętność, którą kupiłem w poprzednim odcinku, czyli przyciągnięcie na trójkąt się do wroga. Nie no, Atreus radzi sobie znakomicie w walce. Powiedziałbym, że nawet łatwiej mi się nim walczy niż Kratosem. Może dlatego, że przeciwników nie ma tak dużo. Dobra, dźwięko kamień. Ale mimo wszystko. Nie ma nigdzie wybuchającej beczki. Może z drugiej strony, jak przejdę, to będzie. Jest. Zablokowane. Muszę zniszczyć dźwiękoczuły materiał. Musisz cofnąć. Rozwalę najpierw to. Ej. Właśnie tak. I teraz mogę tutaj rozwalić. Tam jeszcze jest beczka. Wow. Skąd się ty wziąłeś? Nie było cię wcześniej. Ja mówię, że mi dobrze idzie, teraz patrzę, a ja miałem połowę życia tylko. Kute żelazo i szczępy bestii, plus spora ilość srebra. Rety, gdyby ojciec mnie teraz widział, dostałby szału. Gdybyś mi ufał, nie musiałbym nic ukrywać. Jak mam ci ufać, jeśli kłamiesz? To właściwie słuszne pytanie. No tak, ma chyba rację, nie? A w sumie to on nie jest zły, przecież się o ciebie martwi. Może gdybyś mnie słuchał, mógłbym powiedzieć to samo. W końcu od ciebie się tego nauczyłem. No wydaje ci się, że go tak dobrze znasz, ale on chce dla ciebie lepiej niż myślisz. Ja tu twardo za Kratosem stoję. Ta umiejętność momentalnie instant stun. O, tu mogę chyba go zrzucić z tego podestu. Fajnie. Raz, dwa, trzy. O, cztery. i na 4 już mamy do wykończenia wroga. Okej. Zawsze jak dostajemy tutaj punkty doświadczenia, to taka mała informacja, że skończyliśmy już potyczkę. Mama? Czemu mi nie powiesz? Ty byłeś mały, nie? W sumie coś tam pamiętasz pewnie tą matkę, ale... tak naprawdę nawet nie wiedziałeś, kim była. Więc sama też miała przed tą tajemnicę. O nie, te oczy szalone. Czy to jest główna droga, czy tamta? Bo ja bym nie chciał opuścić żadnej lokacji opcjonalnej. I co to mamy? Roztrzaskana runa. Unikatowy zasób. Czyli tam jest główna droga, a tutaj musieliśmy przyjść po skrzynkę. To są jaszczurki? Pyk. Ha, co? Nie macie, chłopie. Jeleń? Co tu robi jeleń? Gońmy go. Ej, zniknął. To może jakiś duch albo jakieś złudzenie. Ej, nie, tu są jelenie. Ten po prawej zaraz się obudzi. No, jednak się roztrzaskał. Okej. To dobrze w sumie. Zobaczmy, jakie robimy ślady na śniegu. Czy takie poprawne? No, całkiem spoko. Czy to jest to miejsce walki Tora z Kratosem? Tak, wydaje mi się, że tak. Naprawdę chciałbym mieć kompas. Jest trochę to namierzanie. Automatycznie, jak pojawił się potwór, wcisnąłem celowanie. Celownik skoczył do góry. A ja nie potrzebuję takich uproszczeń, bo sobie radzę całkiem nieźle. Tak mi się wydaje przynajmniej. Niewrażliwi na ataki? Rozkruszę ich, żeby wiedzieć, który jest wrogiem, a który tylko jakąś makietą wroga. Srebro? Jestem ciekawy, to srebro, czy ono nam całe jakby... Później będziemy już grać Kratosem. Przejdzie na nasze konto Kratosa, czy to jest tylko w ramach misji Atreusem? Lepiej jakby przechodziło, nie? O, tu mają tarczę. Na umiejętność specjalną to nawet tarcza nie ma mocnych na to. Skąd to? Tu jeszcze jeden, strzela jakąś armatą. I następny, otworzył nam przejście przynajmniej. Piękne przyciągnięcie i wykończenie wroga. A masz na łeb, zrzucę ci beczkę. I co wtedy? Teraz chyba już mogę otworzyć skrzynkę. A tu w ogóle mogłem zrzucić ich, nawet nie widziałem. Nie ma tutaj żadnej beczki czerwonej, żebym mógł to wysadzić. No szkoda. Na dole Też nie. Ale zamrożony ten... nie wiem jak to nazwać w sumie. Jak to się nazywa? Napiszcie mi w komentarzu, bo nie wiem. Ja bym to nazwał znicz, o. A to mogę nosić? Ej, to wybucha w ogóle. Ale on te uniki do tyłu fajne robi. Tak się rzuca aż. Dam radę, prawda? Tak, dam radę. No bo... Zobaczcie, tak robi unik, tak? A jak celuje, to robi takie skoki aż fajne. To w sumie... To jest szybsze od biegu może. Na tych starczą umiejętność perfekcyjnie działa. Powinna być niedaleko. Muszę wypatrywać dużych drzwi. No ja nie wiem, czy ja chcę spotkać tą Freję. Trochę się obawiam, że będzie na nas zła. I jednak będzie starała się nas zabić. Sorki i łyczek coli. Kute żelazo, strzępy bestii, srebro, czyli to, co standardowo zawsze. Ej! Tak, to ja? Jesteś tu? Hej, tam w dole! Hej! Opamiętałeś się wreszcie? Tak! To znaczy... nie zmieniam zdania. Ha! Masz wątpliwości? Hej! Bo ty ich nie miewasz. Lepiej się wahać niż żałować. Jedno nie wyklucza drugiego. Idź dalej, a jestem pewien, że wkrótce będziesz żałował. No, zobaczymy. Też tak myślę w sumie. To w ogóle to jest tam, skąd my szliśmy? Tak, szliśmy tędy tu. Dzięki, ale dodałeś mi otuchy. Czy to jest ta rada walki? Ej! Cześć, Frejo. No co, nie mogę odwiedzić dawnej znajomej? Czy to jest to miejsce, w którym walczyliśmy z królową Walkirii Sigurd? To było naprawdę strasznie trudny przeciwnik. Żeby wbić platynę... Pytasz, dlaczego noszę to na szyi? Grot strzał, od której zginął twój syn? Dobre pytanie. Już po mnie. Mhm. Też tak myślę. Żeby wbić platynę w poprzednim God of Warze, musiałem nawet obniżyć poziom trudności na tym bossie, bo był tak dla mnie trudny. No, ktoś tam jest. To do dzieła. Coś czuję, że to będzie jakaś walka z bossem. Co to jest? Czy to jest Freya? No, lepiej to schowaj. Frejo! No nie. Powinieneś zostać Sindri. Czekaj! Przestań! Twój ojciec. Gdzie on jest? Nie tu! Przysłał cię. Nie! On nic nie wie! Popełniasz błąd. On zabił mi syna. Skąd wiesz, że nie odpłacę mu tym samym? No właśnie, trochę to głupie, nie? Bo ona by mogła cię zabić. Jest dobra, ale wygląda, by była szalona. A, znalazła to. Nie bądź taki pewny. Co ty o mnie wiesz? Wiem, że nadal żyję. Zanim zdecydujesz, co ze mną zrobić, uwolnij mnie i wysłuchaj. Jeśli chcesz się wstawić za ojcem, to daruj sobie. Jego los jest przesądzony. Ale wiesz, kto za wszystkim stoi! Nie mogę powstrzymać Odyna. Na szczęście nie muszę. Ragnarok to zrobi. Tak? A jeśli ci powiem, że odwiedził Midgard? Był u nas! Zaoferował zawarcie rozejmu. Mówił, że nie będzie Ragnaroku. Kłamał. Może. Ale według przepowiedni Groły wszystko leży w rękach armii gigantów. Giganci czekają na wojnę w Jotunheimie. Nie. Przecież ich tam nie ma, nie? Tam. Nie ma tam żadnej armii, ani gigantów. Chyba że żyją w podziemiach. Ja. W Jotunheimie poznałem prawdę. Moja matka była ostatnią strażniczką gigantów. I to nie wszystko. Pojawiam się w ich przepowiedniach. Oni nazwali mnie Loki. Myślę, że mam pomóc w powstrzymaniu Odyna. Nie wiem jak, ale giganci nie żyją, a ty nie chcesz walczyć. Więc on wygra. Czemu nie łączymy sił? Przecież możesz nam pomóc! Daleko mi! Do pełni sił! Dobrze. Dobrze. Widać, że jest trochę zdenerwowana. Gdybyście porozmawiali... Tyr żyje? Tak. Był w Svartalfheimie. Niemożliwe. 9 światów jest zamkniętych. Nie. Otworzyliśmy bramy. Nie wiemy tylko, gdzie iść. Ale jeśli zaczniemy współpracować... Dość. Dość! Co jest, kurwa? Odejdź stąd. I ci nigdy nie wracaj. Dlaczego on tak zareagowała? Idź, zanim zmienię zdanie. I nie oczekuj takiej łaski dla swojego ojca. Już mój ojciec by cię rozwalił, za co ci chodzi. Pewnie miał nadzieję, że to potoczy się inaczej. Ale jeżeli tutaj ma być ta walka, jak z królową Walkirii, tylko teraz z Freją, to może ona będzie w tej części takim najtrudniejszym przeciwnikiem. Chociaż nie sądzę, żeby się mieli z nią walczyć. A to się jeszcze okaże. Dźwiękowy wstrząs, kawałki metalu ze świątyni Tyra, nasycone dźwiękokamieniem rozbrzmiewającym w czymś tam. O, jest i kolejna skrzynia. A to jest ten gigant taki betonowy. Nie, to nie tutaj. Był taki, pamiętam. O. I znaleźliśmy przejście całkiem przypadkiem. Dobry. Nie zabiła mnie. Ale nie dostałem odpowiedzi. Czyli to wszystko była jedna wielka strata czasu. Ale Sindri nigdy się o tym nie dowie. No, on wszystko, kurde, wie. Się przemieszcza tak jak nie masz pojęcia nawet. Pewnie już wie o wszystkim. Skoro ona wiedziała, że z Sindrim tu do niej szedłem... Dobrze, że lubię się wspinać. Kolejne srebro. Tak jest. O, chwała Emirowi. Jesteś cały. Jak poszło? Zacząłem już podejrzewać. Sindri, mówiłem, że dam sobie radę. Ale ona nam nie pomoże. Co tu? Mogę ulepszyć coś u ciebie? Gdzie twój naszyjnik? Zabrała go. Po dłuższym namyśle pozbyłem się go. Zabrała ci go, prawda? Wygląda na to, że miałeś dobry dzień. I jak? Przekonałeś się, że chaos ci służy? O, czy to jakiś boss? Wygląda trochę większy niż inne. O, ale to pierwszy poziom przeciwnika. Także raczej nic trudnego. Nie potrzebuję żadnej pomocy. A, mogę na kwadrat, on też atakuje. Rzućmy tym. A, wcześniej mogliśmy rzucać tym okiem w inne rzeczy. Innych przeciwników. O, się rozpadło, zanim zdążyłem dobiec do niego. I jeszcze raz po tobie. Okej. Okay. Rzuciłem tą bombką od Sindriego, ale on tylko po ziemi umie. Później go naprawię. Chodźmy stąd, zanim coś innego spróbuje nas załatwić. Okej, okay, otworzyło się nam to przejście, bo to było... Nie chcę ci psuć humoru, ale czy powiemy o tym twojemu ojcu? W końcu wyjawiłeś prawdę, nie? Nie ma mowy. Zabiję cię. No tak. Wiesz... Skoro już mowa o wyjawianiu prawdy, chciałbym się ciebie poradzić. Jest jedna sprawa, którą od dawna ukrywam przed bratem. No dawaj. Doradzę ci. Opowiem ci w drodze powrotnej. No mów, mów. Ciekawy jestem w sumie. Życie. Mieliśmy już pełne. Czy one kiedyś odpuszczą? Ale mnie trafił ten lodowy. Ale i tak te wybuchające są gorsze. Piękny kopniak. Dobra, wszyscy zabici. Co mówiłeś? Na długo przed twoimi narodzinami w naszej kuźni zdarzył się wypadek. Brok zginął. Nie mogłem się z tym pogodzić. Co? Jak to? Odwiedziłem jezioro dusz w Alfheimie, żeby go odzyskać. Atakowały mnie tam całe chmary dusz. Wciąż pamiętam ich okropny dotyk. I ostatecznie odzyskałem tylko 3 z 4 części jego duszy. Sindri. Brok myślał, że stracił przytomność. Do dziś nie powiedziałem mu prawdy. Co ty pieprzysz? Nie daje mi to spokoju. Koniecznie mu powiedz. Ma prawo wiedzieć. Kiedyś to zrobię. Ty też musisz powiedzieć ojcu prawdę. Nie wierzę w to. Kurde, to znaczyłoby, że tak naprawdę... Nie wiem. Może ten Fenrir, nie? Ten wilk, który zmarł. W pewien podobny sposób odzyskamy go, bo przecież z mitologii trochę wiadomo, że ten wilk miał odgryźć Tyrowi rękę. Ciekawe. Podejrzewam, że będziemy tam mogli dojść i jakoś to użyć. Postąpiłeś. Uratowałeś Broka, a ja sprawiam problemy. Nie. Dokonałem wyboru. Chociaż nie miałem do tego prawa. Jak to dokonałeś wyboru? Nie chciałem być sam. Kiedy inne krasnoludy go zobaczyły, zaczęły nas unikać. Więc odeszliśmy. Zamieszkaliśmy gdzie indziej. No wiesz, przeszłości nie zmienisz, ale masz wpływ na to, co będzie dalej. Wracajmy, zanim ojciec się obudzi. To najlepszy pomysł, na jaki dziś wpadłeś. No, na pewno już na ciebie czeka, chłopie. To... A zamknij się. Kurczę, zdziwił mnie z tym Brokiem. To była ksywka? Nieważne, Lok. Nie, jeszcze gorzej. Właśnie do mnie dotarło. Okej, mamy przejście do naszego świata. Ruszamy? Tak, ruszamy. A mówię coś o wieży w Alfheimie? Alfheim to jest ta kraina elfów, z tego co mi się wydaje. A my powinniśmy iść do międzyświata. Tyr okazał się porażką, więc chciałem przynajmniej... Nie zapędzaj się, mały Jotunie. Tyr nie spełnił twoich oczekiwań, ale nazywać go porażką? Ocaliliście go przed straszliwym losem, to wielki wyczyn. Jest szansa, że jeszcze nam pomoże. No właśnie. Może, ale ojcu wkrótce skończy się cierpliwość. Pewnie już wybrał dla nas następną kryjówkę. W takim razie nie pogarszajmy sprawy i nie dajmy się złapać. Jak będziemy na miejscu, zatrę ślady użycia bramy i wrócę tylnym wejściem. A ty zachowuj się naturalnie. Tylko bądź szybki. Postaram się. Ale coś czuję, że ojciec czujny już będzie tam czekał na nas. Leć. Ej, którędy? W ogóle mnie nie martwi. Ale skąd wiesz, że to właściwa ścieżka? Wierzę w ich mądrość. A to prawie tak, jakby nam to powiedzieli. Masz pewność, że giganci nie chcieliby wojny? Wiem, że byli mądrzy. A to idzie w parze z pokojowym nastawieniem. Braciszek! Mówiłem, że przyjdzie. Atreusie, gdzie byłeś? Powiedz prawdę. Siku. Ja tak. Wy też się tak wyspaliście? No ale ściema. Coś czuję, że on nie dał się nabrać. O, fajnie. My tu sobie jemy, połóżmy zgniłą głowę na stole. Czy to... Co tam? Kiełbasa? Tak! Chyba. Lepiej wspominam jedzenie. Może sam chciałbyś spróbować coś przyrządzić? Zgadzam się. Co? O. Ciekawy jestem, co zrobi dla nas. Mamy plan. O, to co dalej? Alfheim. Dom elfów. Alfheim? Nie znosisz go. Chcesz tam mieszkać? Mieszkać? Chcę tam zdobyć odpowiedzi. Ołtarz Groły, chłopcze. Podobno go znaleźliście. Groły? Strażniczki? O, może odkryję tam jakiś sekret. Ano, kto zna więcej sekretów niż wieszczka? Ty, Mimir. Że... Nieważne. Fajnie, Alfheim. Ej! Nie zapomnij tego, co cię tam zabierze. Napluł mu do miski. Zbuduję większy stół. Więcej dla mnie. Udaj się do Alfheimu. Naprawdę chcesz z nami iść? Chcę. Czekam na wasz znak. Czy raczej na znak twojego ojca. Jeśli moja wiedza może ułatwić wam zdobycie odpowiedzi, to przynajmniej tak się wam odwdzięczę. Poza tym, myślę, że widok światła Alfheimu dobrze mi zrobi. To elfie światło to zajebisty towar. Skoro tak mówisz? No dobra. Chyba wracamy do sterowania Kratosem, tak jest. A kto wpadł na ten plan? Twój stary. Mimir, oczywiście. Czytałem, jak mnie odnaleźliście, a on opowiedział mi o przepowiedniach wewnątrz ołtarzy i Jotunów. Fascynujące. Potem zaczęliśmy wyliczać pozostałe ołtarze. I twój ojciec przypomniał sobie o ołtarzu Grojej przy świątyni światła. A kiedy okazało się, że możemy się tam udać, plan jakby sam nam się objawił. Trudno dotrzymać kroku najmądrzejszemu z ludzi, nawet kiedy nie ma nóg. Wybacz grubiański żart. Zawsze lubiłem nasze rozmowy. Ano, No, fajnie się rozmawia z Mimirem. Zawsze coś ciekawego ma do powiedzenia. A ja sobie stwierdziłem, że zrobimy tutaj fotkę przy stole z nimi. Wiem, że Kratos mógł, a mogę go nawet usunąć. Kratos może zmienić uśmiech. Na przykład. O, zdziwiony Kratos, śmiesznie. O, to będzie fajnie wyglądać. Dobra. Wszyscy uśmiechnięci. Taką fotkę zrobimy. Okej. To by było na tyle w tym odcinku. Widzimy się w następnym. Udamy się do Alfheimu. Siemanko, cześć.